Dzisiaj mamy trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 12 dzień marca. Kolekta na dzisiejszy dzień jest następująca. Boże źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Moi drodzy, tak jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, trzy filary Wielkiego Postu. Post, modlitwa i jałmużna. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest Boże miłosierdzie, bo to On przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem. Pamiętajmy zawsze, że to nie Pan Bóg daje pokusę. Pokusa bierze się z żądzy i niedoskonałości naszego ciała. To szatan przychodzi do nas z pokusą. Pan Jezus po 40 dniach postu również doświadczył pokusy. Świadczy to też o tym, że pokusy przychodzą na nas najczęściej właśnie wtedy, kiedy jesteśmy jakby u kresu, u szczytu naszych możliwości, najbliżej celu, ale z drugiej strony nie dajmy się wciągnąć w kolejną pokusę, że kiedy właśnie przychodzą pokusy, to jestem taki wielki, wspaniały, znaczy się, że jestem blisko Pana Boga, że jestem blisko wyznaczonego celu. Nie, pokusa może przyjść zawsze. I nie zawsze świadczy to o naszej słabości, że przychodzą pokusy. To po prostu zły, szatan chce nas omamić swoją doskonałością, swoimi pustymi obietnicami. Pamiętajmy o tym, że to, co on nam obiecuje, jest puste. Nic za tym nie stoi, jedynie później oskarżenie, obwinianie, oczernianie, a także wyśmiewanie. Bo przecież Adam i Ewa w raju nie uciekali, nie skrywali się przed Panem Bogiem. Nie przeszkadzała im własna nagość. Dopiero kiedy szatan skusił ich do zjedzenia owocu z drzewa życia, zaczęli patrzeć na siebie pożądliwie, zaczęli patrzeć na siebie inaczej, zaczęli ukrywać się przed Panem Bogiem. Dlatego niech to wyjście Pana Boga do nas z Jego miłosierdziem, szczególnie w tym czasie, kiedy Kościół daje nam wspaniałe narzędzia, post, jałmużnę i modlitwę, będzie tym czasem dla nas. Będzie tym czasem wybierania na nowo właściwej drogi, odrzucania szatana i tego, czego uczył nas Jezus, aby stanąć prosto i zdecydowanie powiedzieć: idź precz, szatanie.